Coś słyszałem przed startem tego sezonu, że Stal ma spadać do pierwszej ligi. No to teraz wejdźcie w tabelę i powiedzcie mi, gdzie jest zespół z Mielca. Nie no, oczywiście nie liderem, ale trzecie miejsce po 13 kolejkach. No po prostu klasa. Tydzień temu czwóreczka z Pogonią, dzisiaj dwójeczka wyjazdowa z Koroną. FKS-ik zdecydowanie zachęca swoimi spotkaniami, by jako widz częściej poświęcać mu czas. Dodajmy do tego fakt, że w tej drużynie gra dużo fajnych ludzi, to już w ogóle superowo. Stal Mielec pokonała Koronę Kielce na wyjeździe 2-0, po golu nabitego Matrixa, dosłownie nabitego, bo strzał z główki oddawał Lebedyński. Bramka numer 2 to niezawodny w akcjach indywidualnych na wprost bramki Hamulić, który ponownie nie zahamował dzisiaj żadnej akcji ofensywnej Mielczan. Uderzył zza pola karnego, wręcz nie do obrony dla Forenca, na kilka chwil przed końcem pierwszej odsłony. Mecz zasadniczo toczył się w szybkim tempie. Pierwsze 10 minut na przykład to totalna dominacja przyjezdnych. Praktycznie każde dośrodkowanie w pole karne kończyło się groźnym strzałem główką, zarówno Hamulicia, jak i Lebedyńskiego. Ale nie tylko główkarze byli ważni w tych akcjach, a przede wszystkim ci piłkarze, którzy dośrodkowywali. I mam tu na myśli głównie Gettingera i Fabiana Hiszpańskiego. W drugiej odsłonie FKS nieco się cofnął, natomiast już na samym początku mógł zamknąć ten wynik, strzelając gola na 3-0. Natomiast dość potężnym przestrzałem i aż szkoda dla spotkania popisał się lub nie popisał Gerbowski. Co do defensywy, to zdecydowanie trzeba pochwalić Kruka. Co zagrał ten chłopak, to jego. W pierwszej odsłonie ratował kilka razy Mrozka w bramce, dosłownie wybijając piłkę lecącą na pustą bramkę. Ogólnie harował ten facet za kilku, jeśli chodzi o obronę. Wiadomo, że trzeba pochwalić również Flisa i Hiszpańskiego, ale wydaje mi się, że Kruk był taki najbardziej efektowny. Wiadomo, że nie przez cały mecz przyjezdni dzisiaj dominowali, ale rzadko zdarzają się inne mecze nawet najlepszym drużynom. Chociaż Stal pokazuje w tym sezonie, że nie najdalej jej do tych najlepszych zespołów w tabeli. Także brawo dla zwycięzców. Korona natomiast, mimo że przegrała i to na zero z przodu, to jednak w mojej ocenie w wielu sytuacjach ofensywnych miała po prostu pecha. Bo chociażby w pierwszej, jak i drugiej odsłonie trochę tych szans marnowała. Więc potencjał na strzelanie bramek zdecydowanie jest, natomiast brakowało tego wykończenia. Jednak najbardziej niepokoić może postawa MKS-u w defensywie, a przede wszystkim koncentracja w niej. Bo fajnie, że koroniarze ogarnęli się po tych pierwszych 10 minutach spotkania, gdzie byli wręcz ciśnięci przez przyjezdnych. Ale na nic się to nie zdało, bo potem w końcówce pierwszej odsłony totalnie się rozluźnili i stracili gola w kluczowym momencie starcia. Najbardziej na plus po stronie złocisto-krwistych to oceniłbym chyba ten strzał Ronaldo z woleja zza pola karnego, ale to zdecydowanie za mało, by kibica Korony Kielce zadowalało. Zmiany w tej drużynie w drugiej odsłonie też na niewiele się zdały, także Korona Kielce ma pewne problemy, jeśli chodzi o mecze domowe i życzę jej, aby jak najszybciej się ich pozbyła. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrybowania, facebookowania i do posiadania dobrego humoru, bo dawno tego nie życzyłem. Czys!